Witam serdecznie. Tak się zdarza, że nie każdy żyje w jednym świecie. A tu nasi przyjaciele, najlepsi polscy szachiści, numer jeden Akiva Rubinstein i Ksawery Tartakower, grali też między sobą. Turniej w Ostrawie, 1923 rok. Rubinstein na fali, a Tartakower białymi. Rubinstein czarnymi, to łatwo się domyśleć. I grają partię szkocką. To jest partia szkocka. Bicie. Tu wiadomo, że ja polecam ruch o takę. Ruch Wilhelma Steinica, po którym biały ma olbrzymie problemy. Na przykład hetman D3 przegrywa już. Hetman D3 już praktycznie przegrywa po skoczek F6. O, a teraz to już w ogóle. Dobra. Rubinstein zagrał skoczek F6 i to był początek problemów. Partia szkocka jest wyuczana, szczególnie we Wrocławiu, ale nie tylko. 25 ruchów dzieci małe potrafią zrobić w partii szkockiej. Jak ktoś się mylnie, no to przegra. Karpow z Kasparowem ćwiczyli, to znaczy Kasparow białymi, Karpow czarnymi ćwiczyli partię szkocką. W meczach o Mistrzostwo Świata, bo jak się gra w takich meczach o Mistrzostwo Świata, to się wybiera debiut, który się gra. Na przykład Karpow z Połowiańskim grali białymi. Karpow, wariant z Heveningen sycylijskiej czarnymi, obronę Niemcowicza, Karpow z Korcznojem grali, obronę francuską, taki wariant, kiedy Korcznoj grał wymienny w taraszu, a w drugą stronę hetmańsko-indyjską. I tak se grają, a ludzie się podniecają, że zobaczą coś ciekawego, a to są boczne warianty, nic się w nich nie dzieje. Komentatorzy też dolewają ognia do oliwy. Skoczek C6. No, nie można bić pionem, bo będzie deroszada. Deroszada to jest zderoszowanie, zabranie roszady. I te cztery piony przeciwko trzem są mniej warte niż w partiach hiszpańskich. Więc BC6. Goniec C5, Rubinstein ładnie się rozwija. Nic specjalnego się nie dzieje. E5. Hetman E7, wszystko przemyślane, hetman E2. To nawet w niektórych wariantach po skoczek D5. Nie wiem, czy to tu nie pamiętam, grywali chłopaki C4 i goniec A600, a grywali o. Tu skoczek F4 oczywiście lepszy, ale oni se tak grywali i to powtarzali. Skoczek D5, skoczek B3. No i szkoda gońca, i tu Rubinstein troszeczkę zmiękł. Zrobił obiektywnie dobry ruch. Zostawił gońca, ale ten ma problem. Chce zroszować. No to A5 już mu tutaj szykuje niespodziankę, ale Tartakower w długą. No i goniec B6. Goniec B6 zasłania linię B. Więc będzie jak będzie. I co tu grać? No, trzeba atakować. Trzeba atakować. Prawdopodobnie trzeba było zagrać A4. Tutaj goniec nierozwinięty, ten nierozwinięty. C4, pionem przed króla. Ostro chłopaki grają. Rubinstein doskonałe posunięcie. Zdobywa przewagę od razu. Skoczek zmierza do narożnika. Nie można tego bić. Bo to już przegrywa. AB3 to CD5. A jak co inne, to pion bije i... Więc skoczek poszedł do narożnika. To wszystko dlatego, że tutaj goniec nie gra. Wieże niepołączone, obie wieże pasywne. A3, proszę, jak pruje. Naszego internacjonała, nasz internacjonał. Hop. AB2. Tu typowe zagranie, nie bijemy pionka, chowamy się za niego. Pion jest naszym
Niezłym obrońcą. I tu Rubinstein wygrał hetmana 6, ale zaczął grać miękko. D6, wziął konika. Goniec F5. I okazuje się, że troszeczkę przeszarżował Rubinstein. Nie wiem, w jakich oni byli stosunkach. Nic nie wiadomo, żeby nadużywali. Ale jakbyśmy nie liczyli, czarne nie mają skoczków. I proszę, fru. I fru. Zdobył centrum, tu obronił, tu zamknął gońca. Jeszcze partia jest przegrana. No goniec C2 jeszcze. Wieża E3. To już jest kompletny spust. Goniec goni wieżę. Tu jej jeszcze nie było. No nie można bić, bo skoczek związany. Oddał tego pięknego gońca. No ale jak go oddał? To są w tej chwili dwa piony. Ale można było bić. I Tartakower wreszcie zrozumiał, że trzeba grać wszystkimi figurami. No i zagrał. Hop. Ojojojoj, goniec C3, dobre. No to... Być może w tych pionach pokładam nadzieję, że ten pion dojdzie do C3, zamuruje, ale goniec D2. Wieża musi iść na aut, na F3 źle. To jeszcze gorzej. I nagle na wieżę napad. Co jest słabsze oczywiście. Co jest słabsze, trzeba było polować na tę wieżę. Ale se napad wybaczamy mu. O tu. No tu musi pionka bronić. G6, to ten na krótko tylko. I co z tym pionem? Jak pójdzie do przodu, zostanę zablokowany na białych. Wybił. Te piony już są przyblokowane. Hetman F6. No z tym pionem, no wziął piona i może podziękować, ale wciąż gra jeszcze. W Ostrawie, to już była Polska Ludowa, 5 lat. Nie był bratni kraj ta Ostrawa wtedy. Granice nam zabierali, myśmy ją zabierali. Ówczesny prezydent był, jest bohaterem. W Pardubicach ma taki wielki plac, widziałem. Co to, kto to było? Piona pchnął. Złapał te czarne pola. Zobaczcie, że tutaj nie może na razie bić. I kombinujmy, no kombinuj ta, chłopaki, jak Tartakower z Rubinsteina. Kombinuj ta, będzie wam kombinowane. Proszę, strzelił. Wyrównał materiał figurowy. Zobaczcie, że póki co atakuje bez wieży, ale ten goniec wejdzie tu na tę dużą przekątną. I tu wieża, on wjechał, żeby szachnąć, otworzył przekątną. On po prostu pięknie gra. Wziął tego gońca. Zobaczcie, Tartakowerowi nie był potrzebny, ale Tartakower wziął hetmana.
No i taki materiał jest, jaki jest. Hetman zawierzy i gońca. I dlaczego hetman wygrywa? Hetman wygrywa, bo figury nie mają koordynacji i jest dodatkowa figura. Jakim ruchem wygrywa? No różnie wygrywa. Wieża F1 wygrywa. On wygrał ruchem hetman E6. Tym ruchem wygrał. Ponieważ wisi goniec. Ojojoj. A grozi szach tu. Następnym tu. Dużo grozi. I nie widać, co tu zrobić. Wieża H2 nie pomaga, bo się najpierw weźmie wieżę. Pięknie chłopaki grali. Ostro grali. Zobaczcie. Dwóch Polaków w niebratniej republice. Szkocka. Tu jeszcze raz mówię, polecam Hetman H4. Hetman H4, nawet napisałem 3 takie serie artykułów pod dźwięcznym tytułem. Tu chyba mam ten artykuł po środku. O. To jest aneks, widać? I pozycję, czy widać? W tym numerze 135 roku. Czy chcecie to zobaczyć, to mi powiedzcie, to zobaczycie, jak będziecie chcieli. Jak nie powiecie, że niech będziecie chcieli, to skasuję wasze komentarze i też będziecie chcieli. Wybił. Biały nie ma nic w szkockiej. Biały nie ma nic, ale Karpow z czarnymi i Kasparow białym ćwiczyli. Kasparow w ogóle też z szkocką lubił ćwiczyć, nie wiadomo dlaczego. A, bo tam długie warianty. Kasparow był mistrzem grania długich wariantów, on jak wariant zapamiętał, pamiętał całe życie, miał taki dar. Tu warto zauważyć, że tu się król schował. I tu czarny bardzo... I tu wypuścił przewagę. Tu wypuścił przewagę. No ten piękny goniec za beznadziejnego konia, no to jest dowód, że jest niedobrze. Dwa piony to za mało. No to trzeba zrobić parę dokładnych ruchów. O. Jeden pion. I tu proszę, kombinację trzeba zrobić. Kombinacja jest ulotna. Kombinacja jest istotą szachu. To nie jest jakaś głęboka kombinacja. To jest w miarę prosta kombinacja. I w szachach się wygrywa na drobne, proste kombinacje. Nie wolno ich przeoczyć. O, tu trudny ruch do znalezienia. Być może Rubinstein. Rubinstein opowiadano, że on się nauczył gry szachy, gdy miał 16 lat. W związku z tym miał tendencję do przeoczeń taktycznych. Taka jest, panuje teoria. A młodzi zawodnicy, którzy liczą wariant od małego, oni tych przeoczeń praktycznie nie mają. No i tu się poddał. I dziękuję za uwagę.